mamy zadanie oblicz antywyraz ciągu arytmetycznego AN. Mamy podane A1 równe minus 3, R równe 2 i N równe 10. Na początek musimy wiedzieć, co to jest antywyraz ciągu arytmetycznego. Wzór, tu przedstawiłam w ramce, wzór na antywyraz oznacza, że jeśli chciałabym go policzyć, powinnam mieć A1, powinnam mieć R, bo to będzie antywyraz. No i podstawię. Czyli przepiszę sobie tutaj wzór. AN jest równe A1 plus N minus 1 razy R. I teraz w miejsce tych wszystkich literek, które tylko mogę, podstawię tu wszystkie te liczby, które są. Pod N podstawiam dziesiątkę, czyli mam A 10 równa się. Pod A1 podstawiam minus trójkę. Przepisuję plus, przepisuję nawias, w miejsce N wstawiam dziesiątkę. Dalej przepisuję minus 1 razy i R to dwójka. I teraz wykonuję obliczenia. Minus 3 na razie przepisuję, a robię tutaj w nawiasie porządek. 10 minus 1, czyli 9 razy 2. No i dalej minus 3 przepisuję, 9 razy 2, 18, czyli nasze AN, w tym wypadku A10, to jest 18 minus 3, czyli 15. I to jest koniec, jeśli chodzi o podpunkt A. Identycznie wykonam podpunkt B. Zawsze przepiszcie sobie wzór, bo zawsze jest łatwiej, a poza tym zapamięta się ten wzór szybciej, kiedy się przepisze ileś razy i ponownie wykonuję to samo. Pod N podstawiam 15, czyli A 15 jest równy A1, czyli 20 plus N, to pamiętamy, że 15, odjąć 1 razy R, a R to minus trójka, a ponieważ mnożymy, nie mogą dwa znaki obok siebie stać, wówczas wstawiamy w nawiasie. A 15 jest równe 20, porządkuję nawias, czyli mam 14 razy minus 3. A 15 równa się 20 i teraz plus razy minus daje mi minus. Plus razy minus daje mi minus, tak? I teraz musimy pomnożyć 14 razy 3, to jest 42, czyli tu wpiszę minus 42 i wykonam działanie. 20 minus 42 to minus 22. I to jest koniec podpunktu B. Wykonam podpunkt C. Ponownie przepiszę wzór, bo to ułatwia wykonanie zadania. Tu widzicie, zgubiłam troszkę, tak? Ale to nie przeszkadza. Poprawię. Czyli mamy podpunkt C, a N jest równy. No i proszę bardzo, podstawiamy N21, czyli tak naprawdę antywyraz to 21 wyraz, tak można powiedzieć. A1 to czwórka plus N21, odjąć 1 przepisujemy, a R jest równy 1/2. Wykonuję działania. 21 minus 1 to 20 razy 1/2. A 21 jest równe 4. Dodać 20 razy 1/2 mogę zapisać jako 21 razy 1/2 i skrócić 20 z dwójką przez 2. 2 na 2 to 1, 20 na 2 to 10. I teraz wykonać mnożenie, bo pamiętamy o kolejności wykonywania działań, najpierw mnożymy. 10 razy 1 to 10, 1 razy 1 to 1. Czyli A21 jest równe 4 plus 10. Czyli A21 jest równe 14. To jest koniec podpunktu C. Mogę wykonać kolejny podpunkt D. Znów przepisuję ten wzór. Staram się, żeby
nie popełnić błędu w przepisywaniu. Wy też się starajcie i podstawiam w miejsce na 40, czyli enty wyraz w tym wypadku to wyraz 40. A1 to minus 6, dodać N40, odjąć 1 razy 0, 2. A40 jest równe minus 6, dodać 40 minus 1, czyli 39 razy 0 i 2 dziesiąte tutaj przepisujemy. A40 jest równe minus 6 i tym razem wykonamy sobie pomoc na kalkulatorze, czyli co muszę zrobić? Napisać 39 i pomnożyć przez 2 dziesiąte. I to jest 7,8, tak? Zawsze sprawdźcie oczywiście jeszcze, czy to na pewno jest dobrze wykonane, ale jak mamy już ten wynik, to teraz musimy jeszcze tylko ustalić znak, bo kalkulator nam tego znaku nie ustali. Czyli tu będzie plus 7 i 8 dziesiątych. Czyli A40 jest równe plus, bo plus razy plus, tak? Minus 6 plus 7,8. Możemy oczywiście wrócić do kalkulatora, ale możemy to wykonać w głowie. I ponieważ plusowe jest 7,8 tu na plusie, odjąć 6 to jest 1,8, czyli 1,8. I to jest, jeśli chodzi o to zadanie, to jest tutaj wszystko.